Witam wszystkich serdecznie. Dziś zrobimy babeczki w cieście francuskim dyniowo-marchewkowe, zalane pysznym sosem śmietanowym z dużą ilością przypraw. Pachnące, aromatyczne, bardzo fajnie chrupkie na zewnątrz i mięciutkie w środku, z pysznym dyniowo-marchewkowym farszem. Polecam i na ciepło, i na zimno. Idealne do pracy, do szkoły lub po prostu na przyjęcie dla znajomych. Zapraszam na przepis. Zacznijmy od składników na babeczki. Potrzebujemy na nie przede wszystkim dynię, 250 g, zaraz ją starkujemy, marchewkę, też około 250 g, też będziemy tarkować, dwa ciasta francuskie, dwa opakowania, około 100-150 g pory pokrojonej, z przypraw. To mamy tak: sól i pieprz, pół łyżeczki pieprzu, sól, łyżeczkę i łyżeczkę wegety. Jeśli oczywiście nie lubicie wegety, jesteście przeciwnikami, to jak najbardziej po prostu zamieńcie ją na odrobinę więcej soli. Mamy również łyżeczkę curry i łyżeczkę kurkumy i na dole z boku troszeczkę nasypałam szczyptę gałki muszkatułowej. Mamy dwa jajka jeszcze, 150 g żółtego sera starkowanego i 200 g śmietany kwaśnej 18. Aha, i jeszcze ząbek czosnku. Przepis oraz wszystkie wypisane składniki znajdziecie również na mojej stronie swojskiejedzonko.com, do której link jest pod filmem. Zaczynamy od starkowania dyni i marchewki na grubych oczkach. Warzywa mamy starkowane. Jeśli macie dynię Hokkaido, tak jak ja, to nie trzeba jej obierać ze skórki, bo to jest jedyna dynia, którą można jeść ze skórą. Jeśli macie jakąś inną, no to lepiej ją najpierw obierzcie ze skóry. Na patelnię ląduje około łyżka, dwie oliwy. Jak się rozgrzeje, wrzucamy warzywa. Wciskamy nasz ząbek czosnku. Wszystkie warzywa razem z porą dusimy przez kilka minut, żeby zmiękły. W czasie, jak warzywa nam się podsmażają, przygotowujemy ciasto francuskie. Kroimy je na kwadraty, tak około 10 cm na 10 cm. Oczywiście nie musi być to tak dokładnie. Blaszkę smarujemy jeszcze delikatnie oliwą, żeby nam się ciasto mocno nie przywarło. Na blaszkę wykładamy kwadraty ciasta. Można je troszeczkę jeszcze w palcach rozszerzyć, tak żeby przykryły całą . Jak mamy jakiś mniejszy kawałek, że na przykład nie starcza na całość, to możemy dodać te końcóweczki z drugiego kawałka. Jedno ciasto starcza na jedną blaszkę, tak mniej więcej. Drugie ciasto na razie ląduje do lodówki, bo żeby nie leżało w ciepłym. Przygotowujemy naszą polewkę ze śmietany. Do miski dużej wlewamy śmietanę. Jajka. Wszystkie nasze przyprawy. Tak jak mówiłam, jest mocno intensywne w smaku. I połowę żółtego sera. Drugą połowę wykorzystamy na wierzch naszych babeczek. Wszystko razem mieszamy. Najlepiej rózgą. Co za zapach. I gotowe. Warzywa też już mamy mięciutkie, ja już je wyłączyłam. Poczekamy, aż odrobinkę przestygną. I za ten czas nagrzejemy sobie piekarnik do 110 stopni. Farszu wystarcza na 2 blaszki takich babeczek. Więc jeśli macie 2 blaszki, możecie piec je równocześnie. Ja mam jedną, więc zrobię najpierw jedną, potem drugą. Farszu nakładamy na ciasto francuskie, tak około 2/3 wysokości. Jak widzicie, farszu mi jeszcze zostało na drugą blaszkę. I zalewamy naszą polewką, sosem śmietanowym nasze babeczki. On fajnie je doprawi. Bo tak po łyżce 2. Posypujemy jeszcze żółtym serkiem. Odrobinę. Jeszcze odrobiną oliwy posmaruję wystające części ciasta francuskiego, żeby nam się fajnie przyrumieniły. No i gotowe. Babeczki wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 210 stopni na około 15-20 minut. Musicie patrzeć, żeby się przyrumieniło, ale nie za mocno spiekły. Babeczki właśnie wyciągnęłam z piekarnika. Pięknie pachną. Jeszcze skwierczą, cieplutkie. Chwileczkę poczekam, ostygną i zaraz nałożę drugą porcję. I druga blaszka trafia do piekarnika. Babeczki już upieczone. Kilka już nawet zdążyłam zjeść na ciepło, nie mogłam się powstrzymać. Są naprawdę bardzo, bardzo pyszne. I na ciepło, i na zimno również. Tak wyglądają w środku. Już przerwałam jeden dla Was. Bardzo kruche, co słychać nawet na zewnątrz i mięciutki farsz w środku. Pachną naprawdę przepysznie, bardzo aromatyczne. Polecam, spróbujcie. Takich jeszcze na pewno nie jedliście. Jeśli podobał Wam się mój przepis, to subskrybujcie, komentujcie oczywiście, próbujcie robić takie same w domu. Po więcej przepisów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com i na inne moje przepisy na YouTube. Pozdrawiam i do usłyszenia.